Co? Cisza! W wyniku rozbiorów państwo polskie zostało wymazane z mapy Europy. Zobaczcie na stronie 13, mapka numer 6, tam po prawej stronie. Polska została rozebrana między trzy mocarstwa. Austrię, Rusy i Rosję. Pomimo wielu powstań nie udało się odzyskać niepodległości. Dopiero konflikt światowy, który skłócił Rosję z Austriakami i Prusami, dał Polsce nadzieję na odzyskanie niepodległości. Sobecki! Jestem! Komolowska! Jestem! Stany! Jestem! Musia! Jestem! Gumowa! Jestem! Dzisiaj uczymy się po rosyjsku. Powtarzam. Adin! Adin! Ba! Ba! Tri! Tri! Cieplnie! Cieplnie! Piak! Piak! Przed! Przed! Sien! Sien! Wosin! Wosin! Dziwia! Dziwia! Dzisia! Dzisia! Kostus! Powtarzasz! Adin! Adin! Dwa! Dwa! Tri! Tri! Cieplnie! Spotkaliśmy się tu, aby uczcić dla nas, Polaków, ważną chwilę. Dzisiaj Warszawa jest wolna! Nie ma tu żadnych obcych wojsk. Wczoraj rozbroiliśmy ostatnie garnizony niemieckie. Po 123 latach niewoli Polska jest wolnym, niepodległym krajem. Dzięki wojnie powszechnej, która skłóciła naszych zaborców, Rosję z Austro-Węgrami i Prusów. O wolność walczyły legiony Dąbrowskiego, żołnierze powstania listopadowego i styczniowego. Moi chłopcy też również dali z siebie wszystko. Mamy upragnioną wolność! Zwyciężyliśmy, ale pamiętajmy, nie możemy spocząć na laurach. Cieszę się, no. Co się stało? Odzyskali? Nie, no zba! Entuzjazmu trochę! Co się stało?